Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kanale w Szumilesie. Dzisiaj nie z ogrodu, nie z domu, a z okolic. Idziemy na mały spacerek. Powiem Wam, które kanały ogrodnicze warto oglądać. Pytanie to już dawno u mnie padło na kanale, już od kilku lat cyklicznie gdzieś ktoś tam dopytuje. No i ja nie chciałem odpowiadać na to z kilku powodów. Po pierwsze, uważałem, że dopóki nie osiągnę 100 tysięcy subskrybentów, nie zapraszam. Pracuję sobie na nie. Ja nigdzie się nie reklamowałem na żadnym Facebooku. Mam tylko swoją stronę, mam swój kanał na YouTubie. Na żadne grupy nie wchodzę, nie reklamuję się. Pomyślałem sobie, jeżeli własną pracą uda mi się zdobyć 100 tysięcy subów, dopiero wtedy mogę się o kimkolwiek wypowiadać. Mogę co najwyżej wziąć jakiś udział w jakimś wywiadzie, w jakimś nagraniu wspólnym, w jakimś programie czy cokolwiek. Miałem różne tam propozycje z telewizji, z kanałów innych. Pomyślałem sobie, o nie, zaraz, ja jestem jeszcze tutaj za słaby. Ja jeszcze się powinienem podokształcać, ja jeszcze powinienem w ogóle osiągnąć jakąś liczbę, żeby cokolwiek można było mówić o innych też. No i na pewno trzeba było też przejść etap pewnego egoizmu, pewnego zagrożenia konkurencją. Pomyślałem sobie, odeślę was gdzieś, pójdziecie na jakiś kanał fajny, już tam zostaniecie, nie wrócicie do mnie. Na szczęście trochę po latach jakby otrzeźwiałem z tego, że nie mam teraz z tym problemu. Cieszę się, że tych kanałów jest dużo, bo ludzie się ogrodnictwem interesują, budownictwem naturalnym i bardzo fajnie, jest nas na tyle dużo, że każdy może sobie wybierać, co chce oglądać. No, stali widzowie pamiętają na pewno, że nieraz w swoich materiałach zachęcałem was do tego, żebyście odwiedzali inne kanały, żebyście czytali artykuły na innych stronach niż u mnie na Facebooku. Bo jak to zawsze mówię, ja się mogę pomylić, ja mogę o czymś nie wiedzieć, ja mogę coś zapomnieć, mogę tak powiedzieć, że ktoś źle zrozumie. No i po prostu od tego jesteśmy tutaj, żebyśmy się wymieniali wiedzą. Ja miałem zawsze taką misję, żeby zachęcać zwłaszcza młodych ludzi, bo starsi to często wiedzą, co mają robić, ale tych młodszych ludzi, odłóż smartfona, weź z ojcem drzewko jakieś i idź posadź, nie? Nigdy nie chodziło o to, żeby się tutaj, żeby dochodziło do jakiejkolwiek rywalizacji. Ja się teraz naprawdę bardzo cieszę, że mam takich ludzi dookoła, których właściwie personalnie często nie znam w ogóle, ale to są fajni ludzie, pośród których można naprawdę no, brylować tam sobie wiedzę i korzystać ile się chce. Przechodzimy do tych kanałów już, bo to jest istotne, a nie tam gadanie. Słuchajcie, muszę iść w drugą stronę, bo jakiś kruk tu tak nadaje, że no nie da się po prostu nagrywać nic. Później mówicie, że nic nie słychać, tylko ptaki. Pierwszy kanał, taki najbardziej popularny, to kanał Zielone Pogotowie. Niestety, no już świętej pamięci pan Grzegorz. Taki no autorytet, taki człowiek fajny, spokojny w sumie, z wiedzą i po prostu robił swoje. Bardzo jestem wdzięczny za to, że i mam żal do siebie, że się nie odwdzięczyłem w sumie gdzieś w tym pędzie takim życia. Nie pomyślałem o tym, żeby też parę komentarzy miłych napisać tam na kanale Zielonego Pogotowia. Ja dostałem dwa takie miłe komentarze, nie wiem kto to do mnie pisał właśnie, ale no z tego kanału. A propos jakichś materiałów moich, jakieś tam dwa filmy zrobiłem o kompoście chyba i zostało mi tak jakby takie gratulacje, że złożone, że dobry film. Oto się poczułem taki nobilitowany, mówię, kurczę, to duże postacie do mnie mówią takie miłe rzeczy. Pan Grzegorz zresztą kiedyś tam totalnie przekręcił nazwę mojego kanału, ale chyba na dyżurze ekspertów wspomniał właśnie o tym jednym filmie i nazwał mnie konkurencją. Znaczy w sensie powiedział, że dobry film, to nie to, że to jakoś negatywnie, tylko nazwał konkurencją. Ja tak pomyślałem, mówię, oj kurde, to jest takie przegięte trochę słowo, bo ja nie jestem żadną konkurencją, tak? Ja to mogę sobie tam aspirować co najwyżej do konkurencji za ileś lat, ale to było bardzo miłe dla mnie i właśnie żałuję, że troszeczkę jakiegoś kontaktu nie nawiązałem więcej. No to tak często jest, że jak coś, że tak powiem, się straci, to dopiero się docenia, ale polecam wam, ponieważ pani Michalina, mam nadzieję, że prowadzi to wszystko dalej i tam jest dużo tych filmów, no fajny kanał, no wiecie o co chodzi. Słuchajcie, druga sprawa, naturalnie o ogrodach. To nie jest tak, że ja pasjami te wszystkie filmy oglądam z tych wszystkich kanałów, ale też uważam, że warto wejść, tam jest trochę podcastów, taka gadaninka
dobra do prac w ogrodzie, że sobie coś tam robicie i słuchacie tych podcastów, bo one zwykle długie są, no i po prostu można sobie to włączyć, tak? Co tu mamy dalej? Ogród na co dzień, korzystam dosyć często, ostatnio właśnie, co mnie tak zawsze bawi, bo tam pani mówi ciągle, że jak coś sieje, sadzi, sieje głównie, czy pikuje, to żeby nie używać ziemi z ogrodu, bo tam ciągle jakieś patogeny mogą być albo szkodniki. No i ja tutaj oczywiście przyznaję rację, że tak być może, no ale robię inaczej. I to mnie właśnie cieszy, że można mieć różne zdanie, a gdzieś tam dążyć do tego samego celu, nawet dwiema różnymi drogami. To jest miłe, polecam też obejrzeć. Tam wszyscy piszecie, że pani ma bardzo, bardzo sympatyczny głos, więc to też przy okazji jest miłe dla ucha, nie tylko oka. Co tu mamy dalej? Kasia In, no to też kanał, który ja w pewnym momencie goniłem, bo tam miałem powiedzmy 20 tysięcy, Kasia miała 60 na przykład, nie pamiętam tam dokładnie, ale coś w tym stylu było. No i mi tak kanał wystrzelił dosyć mocno i ja doszedłem do 60, a Kasia tam do 80, ja mówię, zaraz Kaśkę za nogę łapię, jak będzie blisko i się zrównamy, a tu nagle u mnie się uspokoiło, a Kaśka zobaczyła, że idę i mówi, dzida do przodu i wyprzedziła mnie tam 2-3 razy więcej ma w tej chwili tego wszystkiego, jakieś chyba sklepy, z tego co wiem, jakieś tam Instagramy, no więcej tych wszystkich mediów takich niż ja, więc też polecam, czasami zaglądam i coś tam sobie obejrzę. Co tu mamy dalej? Info Uprawa, kanał Tomasza. Zaglądam, bo no to taki fajny patent na robienie dosyć krótkich filmów. Też kiedyś o tym myślałem, ale no jakoś zawsze się rozgadam. Dosyć krótki, większość jest filmów dosyć krótkich. No to pewnie nieraz tam już zresztą was algorytm YouTube'a skierował. No dużo fajnych informacji, no takie dzielenie się doświadczeniem polecam serdecznie. Mamy, co tu mamy dalej? Były takie dwa kanały, znaczy są nadal, Ogródek Majsterkowicza i Ogrodnicza Obsesja, które na początku, jak ja swój kanał założyłem, to też sporo oglądałem, ale teraz ten algorytm YouTube'a gdzieś mnie czasami gdzie indziej wysyła. Ja czasami zapominam i bardzo mało tych materiałów ostatnio oglądam, ale no też są takie kanały, może warto zajrzeć, może kogoś zainteresuje. Wiejskie Inspiracje, no ostatnio wam tam 50 tysięcy widziałem pykło, więc pracujecie cały czas i brawo. Już chcieliście tam kilka razy coś razem nagrać, no to teraz może wiecie, dlaczego ja nie chciałem. Nie dość, że nie mieliśmy faktycznie czasu, byliśmy bardzo zajęci, a gdzieś tam podróżowanie cały dzień po to, żeby sobie nagrać film, to było dla mnie takim, wiecie, no ja nie jestem Janusz Gajosa, Adam nie jest Andrzej Grabowski, żebyśmy sobie usiedli przy kawie, włączyli kamerę i żeby wszyscy z lubością nas oglądali. No jakby my byśmy mieli coś nagrywać, no to żeby ten film był fajny dla widzów, a nie że my będziemy się tam pompować, bo nas parę osób ogląda na YouTubie. No to czekałem na te 100 tysięcy. Ja nikomu o tym nie mówiłem. Nie chciałem zapeszać. Udało się osiągnąć. Może się to cofnąć w każdej chwili też, nie? Natomiast no to nie mówię, że teraz będę ze wszystkimi tak zwane te kupony odcinał i robił odcinki, ale no ale wiecie dlaczego nie chciałem wcześniej nagrać. Nie mówiłem wam tego, ale tak jest. No i tutaj mamy jeszcze kanał Ramsey United, Jonathana Ramseya. Słuchajcie, kanał, przy którym wypadałoby się zatrzymać, bo jestem po prostu nim zachwycony z dwóch powodów. Po pierwsze, mam co oglądać. Ciekawe materiały, fajne. Druga sprawa, ja takie coś chciałem robić sam. Jak zakładałem swój kanał, to sobie pomyślałem, przecież ja nie będę miał czego nagrywać o sobie. Będę jeździł na jakieś tam, do jakichś ekowiosek, do jakichś różnych gospodarstw rolnych, na jakieś budowy z naturalnych materiałów, jak właśnie budynki ze słomy, jak u mnie, czy z konopi, czy do różnych właśnie tego typu miejsc. Poznawał fajnych ludzi i zdawał reportaże. Na szczęście, tak mi się wydaje, że na szczęście, zająłem się budową własnego domu, własnego ogrodu. Założyłem tam no jakby rodzinę, zakładałem, bo dzieci się pojawiały też. I zająłem się, no swój taki kanał otworzyłem. No i całe szczęście, bo tak,
Ja musiałbym zaniedbywać rodzinę, żeby prowadzić taki kanał jak Jonathan. To jednak jest dużo jeżdżenia, dużo bardzo pracy, uważam. No i druga sprawa, myślę, że on to robi dużo lepiej ode mnie, dlatego że jest takim, można powiedzieć, obiektywnym obserwatorem, dziennikarzem. Ja nie wiem, czy bym tak potrafił. Jakbym zobaczył ludzi, którzy już gdzieś tam mają naprawdę fioła na jakimś punkcie, może bym zaczął oceniać, może bym się wycofał z jakiegoś pytania albo w ogóle z jakiegoś filmu o danym miejscu, a Jonathan to realizuje i wychodzi mu to bardzo fajnie, więc jeżeli jakimś trafem, Jonathan, oglądasz ten film, przepraszam, to nie miej żalu, że wcześniej odmówiłem, bo uważam, że nie zasłużyłem sobie na to, żeby o mnie robić filmy. Masz tych gości dużo ciekawszych, gości, których tak nie widać w internecie bardzo mocno. Nie tak jak ja, że już tam wszystko właściwie pokazałem na tej swojej farmie, rancho. A ci twoi goście są może czasami niektórzy mniej właśnie spompowani w internecie i fajnie, że ty im dajesz szansę taką, żeby się pokazać, bo to naprawdę są ciekawi ludzie. I bardzo was serdecznie tutaj wszystkich pozdrawiam, których wymieniłem. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem, chociaż mogło się tak zdarzyć. Może po prostu niektóre kanały, a Dzień z życia ogrodnika amatora jeszcze czasami oglądałem, kilka odcinków. No bo też zdaje mi się, że był kiedyś u mnie kolega na chwilę i coś tam skomentował, ja później wszedłem na kanał, no i coś tam później z algorytmu mi wyskoczyło, coś oglądałem. Natomiast tak jak ja wam mówię, no ja tego nie robię pasjami. Staram się coś oglądać, ale też no mam inne obowiązki. Nie mogę sobie siedzieć i 24 na dobę po prostu mieć wszystkich kanałów ogrodniczych czy z budową naturalnych jakichś tam budynków, znaczy naturalnych, z naturalnych materiałów, żeby tego wszystkiego oglądać. No to nie mogę, tu mnie z powietrza atakuje jakaś telewizornia chyba. Także mam nadzieję, że tutaj wymieniłem kilka kanałów, których nie znacie. Chociaż podejrzewam, że znacie wszystkie, ale może zajrzycie sobie na nie i sobie tam ludziom polajkujecie, subskrybujecie. I mam wielką prośbę do wszystkich widzów tutaj, którzy oglądają ten film. Słuchajcie, jak na przykład Jonathan mówi, że robi te filmy sam i że możecie mu postawić za to jego pracę, jakąś tam wirtualną kawę, ma jakiegoś Patronite'a, jakiś tam przycisk wesprzy i tak dalej, no takie rzeczy, co ja akurat nie mam, ale może kiedyś będę miał. Słuchajcie, nie wyżywajcie się na kimś, że jak to czasami czytam, że żebrzą tam. No, u ludzi są reklamy, takie nie tylko, że film się przerwie, jakaś reklama leci, na którą nie mamy żadnego wpływu, nie mamy pojęcia, co YouTube tam wklei wam za reklamę, więc też nie miejcie do nas żalu. Wejdźcie sobie teraz na przykład, to jest w ogóle niezwiązane z tematem, wejdźcie sobie na taki kanał Zero. Powstał jakiś czas temu. Tam jest reklam tyle po prostu, ale bez tych reklam oni się po prostu nie utrzymają. Nie będzie takiego kanału bez tych wszystkich reklam. Tak samo jak nie będzie małych kanałów bez jakiegoś tam wsparcia, bez tych reklam. Tak dzisiaj jest ułożony świat. Nie jest może idealny, ale nie jest też taki zły. Macie wszystko za darmo. Jak pójdziecie sobie kupić do księgarni książkę Tomasza z infouprawy, to nikt nie powie: dobrze, pan tu stoi i obejrzy pan teraz 10 reklam na tym monitorze, to książka jest pana. No nikt wam za reklamy nie da książkę, tylko musicie wyłożyć pieniądze, które zarobiliście, a na YouTubie macie wszystko za darmo, wszystko. Nic za nic nie musicie płacić. Naprawdę też nie rzucajcie się z hejtem, na przykład, że taki Jonathan pojechał, też widziałem takie miejsca, na przykład, które mi się no średnio podobały, powiem szczerze. No i trudno, on jest dziennikarzem, on do takich różnych miejsc jeździ, różnych ma gości i nie ma co mu minusować filmu, dlatego że pokazał takie miejsce, a ktoś tam się zaprezentował w taki, a nie inny sposób. On tylko zdaje relacje. Wiecie, to jest tak, że ludzie nie doceniają też pracy tych wszystkich ludzi właśnie, których dzisiaj wymieniłem. Niektórym się wydaje, że ktoś weźmie telefon, pogada byle głupoty do tego telefonu i wielkie kokosy zarabia. No to przecież YouTube jest wolny dla wszystkich. Możecie tak zrobić. Weźcie telefon, idźcie, ponagrywajcie, zobaczcie jak to jest. Jak ktoś napisze książkę, to zachęca, kupcie książkę. Jak ktoś nagra film, zachęca, idźcie do kina, obejrzyjcie, no ale nie za darmo. Musicie zapłacić.
Tu macie wszystko za darmo, ale kurde, docencie to. Wesprzyjcie proszę tych wszystkich twórców, którzy mówią, żeby im tam polajkować, żeby kliknąć subskrypcję. To was naprawdę nic nie kosztuje pieniędzy. Całą tę atrakcję, rozrywkę, wiedzę, cokolwiek z tych kanałów macie za darmo. Nie bierzcie udziału w tych hejtach, promujcie fajne kanały, wspierajcie je trochę. Tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że coś wam te nazwy mówią, albo i nawet mam nadzieję, że wam nie mówią, bo ci, co znają te kanały, no to już znają. Mam nadzieję, że nowych ludzi zachęciłem do tego, żeby odwiedzić różne kanały, które dzisiaj wymieniłem. Jeżeli macie jakieś własne jeszcze, których nie wymieniłem, które oglądacie, dajcie znać w komentarzach. No i nie denerwujcie się, że któryś komentarz się nie pojawił od razu. Może wpadł do spamu, może YouTube go usunął. Nie wszystko ode mnie zależy. Ja tam nie będę, jak mi napiszecie, że oglądacie jeszcze. Był taki kanał Ogrodis, coś się nazywał. Też tam ze dwa filmy chyba oglądałem. No i ktoś poleci ten kanał, a to się nie pojawi, no to nie dlatego, że ja to usunąłem, naprawdę, to nie ma co. Ja się nie gniewam, że ktoś odsyła do innych kanałów, naprawdę. Dobra, moi drodzy, wracam ze spacerku, spaliło się parę kalorii. Trzeba się wziąć też za robotę, za poważniejsze rzeczy. Pole do popisu dla was w komentarzach. Piszcie jeszcze, może zwrócicie uwagę na jakiś kanał, którego ja po prostu zapomniałem wymienić. Dziękuję za uwagę i do zobaczyska. Pa, pa.